Dla wielu ludzi październik 2021 był taką bombą emocjonalną. Dla wielu ludzi październik 2021 był i dla niektórych nadal jest takim przebudzeniem na sterydach. Wiele razy, żebyś ty się obudził, żebyś się ocknął, żebyś popatrzył się na coś całkiem inaczej w jakiś nowy sposób. Żeby pojawiła się jakaś nowa świadomość, nowa inspiracja, nowe rozumienie, potrzebujesz presji. Dla niektórych ludzi presja to jest jedyny sposób, żeby się obudzili. Musi być nałożona presja, ciśnienie. Pewni ludzie, w październiku 2021 doświadczyli dużo bezsilności, dużo takiego. Takiego uczucia niemocy. Pewni ludzie czuli się, jakby byli w więzieniu. Że nie ma rozwiązania. Nie ma. Nie, nie można. Obojętnie co zrobię. Nie można. Nie można stąd wyjść. Nie mogę wyjść z tego. Jestem zamknięty w jakiejś negatywności i nie, nie ma wyjścia stąd. <grych> nie ma. Pewni ludzie podejmowali różne decyzje i... Podejmując te decyzje, mówią: To jest zła decyzja, chyba. No, to chyba jest zła, ale nie, nie ma innej, nie ma lepszej. To jest zła decyzja, i tak nie wiem. Nie wiem, czy to jest dobre to, co robię? Nie mam wyjścia. Muszę zrobić to, to, to coś niefajnego. Tak podejmuję tę decyzję, która jest niefajna. Bezsilność. Ograniczenia. Pewni ludzie zobaczyli swoje własne ograniczenia, zobaczyli swoją psychikę, zobaczyli, co się znajduje wewnątrz. Zobaczyli swoją największą traumę, Pewni ludzie zobaczyli to, doświadczyli to. Inni ludzie z drugiej strony w październiku 2021 nie mieli dużo presji, nie było dużo ciśnienia. Może trochę. Po prostu mieli więcej uświadomień, więcej nowych perspektyw się pojawiło. Nowe rozumienie. Jakaś inspiracja przyszła, jakieś nowe spojrzenie na pewne rzeczy. Mieli coś takiego pewni ludzie, bez presji, bez ciśnienia, bo każdy znajduje się gdzieś indziej w swoim rozwoju. Pewni ludzie znajdują się trochę wyżej, a jak znajdujesz się wyżej, rzeczywiście na wyższych wibracjach, twoja psychika jest bardziej czysta, znajdujesz się w lepszej pozycji takiej psychicznej, to przechodzisz przez ewolucję, przechodzisz przez pewne rzeczy, ale przechodzisz przez te rzeczy lżej. Lżej. Pewni ludzie nie potrzebują tyle presji, żeby sobie coś uświadomić. Znajduj się po prostu wyżej. Im wyżej jesteś, tym wszystko jest łatwiejsze. Im łatwiej jest, tym łatwiej jest, tym łatwiej jest, tym łatwiej jest. Dlatego chcesz wejść wyżej. Teraz bardzo ważne jest to, żebyś pamiętał, że. Jeżeli przeżywasz, albo przeżyłeś takie momenty, gdzie jest bezsilność i niewiedza, i nie wiem, i nie ma rozwiązania, i tak nie ma wyjścia stąd, i jestem w negatywności, i nie, nie ma stąd wyjścia, wiele razy nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale to jest dokładnie to miejsce, w którym powinieneś być. W sensie, wszystko jest zgodnie z planem. Tak miało być. To jest potrzebne, to jest dobre. Brzmi to dziwnie, ale to jest dobre. Tak. To, że nie wiesz, tu powinieneś być. Powinieneś nie wiedzieć. Musisz doświadczyć ten moment, gdzie nie wiesz. Musisz to doświadczyć. Musisz przez to przejść. To jest jak, tak, jak, taki etap. W sensie, dobrze jest nauczyć się nabierać taką dojrzałość i nauczyć się przebywać. Trochę spokojniej. Osadzać się w tym takim oceanie niewiedzy, w tym takim stanie, gdzie nie wiem, nie ma wyjścia i nie wiem. To pomoże ci w przyszłości, bo będą takie momenty, będzie taki październik w przyszłości, będzie, będą większe rzeczy. Nowy rok wejdzie, Nowe zmi będą zmiany, na świecie będą zmiany, pojawią się wielkie zmiany. Świat będzie ruszał. Zobaczysz, że na świecie się, zacznie się pojawiać dużo zmian, bo widać, że cały system, wszystko się tak kruszy i tak będą ludzie zmieniali rzeczy, będą próbowali różnych rzeczy. Tam będziesz potrzebował tą dojrzałość i tą swobodę przebywania w takim stanie, gdzie jest niewiedza, że nie wiadomo. I żebyś się czuł w miarę spokojnie w tym stanie. W sensie, to, że podejmujesz tą decyzję. I później się wycofujesz i mówisz: chyba nie, chy chyba nie. Tak, podjąłem tą decyzję i było źle ale, i powinienem przez to przejść, ale nie dałem rady, wycofałem się i podjąłem później tą decyzję. Później znowu chyba się wycofam, bo, bo nie wiem, to wszystko jest zgodnie z planem. Powinieneś to zrobić. Powinieneś podjąć tę decyzję, wycofać się, zmienić zdanie. Ta presja, te, te, te różne takie negatywne emocje i to, to zamieszanie, to jest potrzebne. To jest etap. Potrzebujesz tego. To jest perfekcja. Znajdujesz się dokładnie tu, gdzie powinieneś się znajdować. Nawet to, że się sabotowałeś znowu, to, to jest zgodnie z planem. To powinno się wydarzyć, to musi się wydarzyć, musisz to przeżyć naprawdę. Bardzo ważne jest to, żebyś to zrozumiał. I pewni ludzie w takich momentach doświadczają ogrom, ogrom powtarzających się liczb. 19, 19, 18, 18, 14, 13, to nie jest tak, że jedna liczba się powtarza. Wszystkie! Wszystko! Wszystkie liczby naraz. Za każdym razem, jak patrzysz na telefon, to jest 1, 5, 5, 1.

Że nie wiem, jaka decyzja, i podejmuję, i wycofuję się, i nie wiem, kurczę, zamieszanie, i miałem te liczby, wszystkie, w sensie wszystkie się pojawiały, to później w przyszłości zauważyłem, że te liczby to były tak jakby potwierdzenie tego, że tak, 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 potrzebujesz to, to jest dokładnie to, co powinieneś przeżyć. Tak. Widzisz te liczby i tak, tak. Tu, gdzie myślisz sobie o kuczy, nie ma rozwiązania, powinieneś o tym myśleć teraz. W sensie, jesteś tu, gdzie powinieneś. To jest wszystko zgodnie z planem. Tak ma być. Załamujesz. się. Miałeś się załamać. Miałeś się załamać. Ważne jest to, żebyś po prostu starał się dalej. W sensie, przeżył to załamanie, nawet jak w tym momencie, gdy załamujesz się myślisz, że będziesz załamany na zawsze, to zawsze po tym, po jakimś czasie wróć i staraj się dalej, i dalej, i dalej. Gdy się starasz, i starasz, i starasz, to będą takie momenty i potrzebujesz je przeżyć. W sensie sam się zaprowadzisz do pewnego punktu, gdzie będzie to zamieszanie i musisz to przeżyć. To jest dokładnie to, co powinieneś przeżyć. To zamieszanie. I jeszcze jak dostajesz te liczby, z mojego doświadczenia, to jest tak jakby cały wszechświat Wibrował i mówił, tak, tak, dokładnie to, dokładnie to, ta, tak. Idziesz tam i nie wiesz, gdzie idziesz, i nie wiesz, co będziesz robił, nie wiesz, jak to wyjdzie, to jest to, tak. Ten błąd, który popełniłeś, tak, to jest to, dokładnie to, Powinieneś przeżyć ten błąd. Chodzi o to, żebyś się starał. Bo gdy ciśniesz i starasz się, i próbujesz podnieść się, i weź wyżej, i poczuć się lepiej, <słuch> To naturalne jest to, że będziesz musiał przeżyć pewne rzeczy, bo one sprawiają, że dojrzewasz i sam się prowadzisz do tego punktu, gdzie doświadczysz te rzeczy, te, te, te nieprzyjemne, te zamieszania. Potrzebujesz je. Teraz bardzo ważne jest, bardzo ważne jest to, żebyś ty zrozumiał. I prawdopodobnie październik może ci to pokazał. Ty masz taki. Sufit szczęścia, sufit sukcesu, przez którego nie możesz się przebić. To znaczy, trudno jest przebić się. Taki sufit, że nie możesz podnieść się wyżej. Cały czas wszystko cię ściąga z powrotem na ten sam poziom. Każdy człowiek ma swój taki sufit. Sufit szczęścia, sufit sukcesu. I to jest tak, że jak zrobisz rzeczy, żeby było dużo lepiej, to wszystko, wszystko działa przeciwko tobie, żeby wrócić do tego poziomu, w którym jesteś przyzwyczajony. Przy którym czujesz się bezpiecznie. Bo wiele razy zauważy, że człowiek nie czuje się bezpiecznie, gdy będzie za dobrze. Może to doświadczyłeś. To jest swój sufit. Dosłownie czujesz się nieprzyjemnie, gdy jest za dobrze. Jak masz bardzo fajny dzień, jak fajny tydzień masz, ma, masz taki. Fajny nastrój, wszystko idzie dobrze, wszystko się układa, wszystko jest fajnie, nie masz czego się przyczepić, nie ma problemu, wszystko jest fanie. Masz dużo energii, masz dużo energii, tak? Chciałeś energii, masz dużo energii. I nie wiesz, co z tym zrobić, nie czujesz się bezpiecznie. Gdy pojawi się znowu ten sam problem, gdy pojawi się te, pojawią się trochę te negatywne emocje, to ach, mimo to, że to są negatywne, mimo to, że masz problem, to jesteś przyzwyczajony do tego, to jest coś, czego się spodziewasz. I jak będzie te pro ten problem, to wiesz, jak będziesz się teraz zachowywał, jak będziesz działał, jesteś przyzwyczajony do tego. I każdy ma swój sufit. I twój mózg będzie szukał sposoby, żeby cię sprowadzić z powrotem niżej, jeżeli to jest twoja norma. Będziesz się podnosił, wszystko będzie sprowadzało cię znowu w dół. A jak spadniesz jeszcze niżej, to znowu. Wszystko, twój sam, twój mózg, będzie cię podnosił z powrotem na ten twój poziom. Teraz, ty chcesz się podnieść, chcesz się przebić przez ten sufit. To jest trudne, to wymaga dużo starania się. Teraz, najpierw przekażę ci parę sposobów, w jakie twój własny mózg Ściągać się z powrotem w dół i nawet tego nie zauważasz. Żebyś się ocknął, żebyś to zauważył po prostu. Żebyś zobaczył, co się dzieje. Sabotaż. Jak się sabotujesz? Jeden bardzo znany sabotaż, bardzo znany, to jest to. Pewnie to znasz. Chcesz, żeby było lepiej. Doświadczyłeś jakieś uświadomienie i mówisz, wezmę się w garść i zrobię dużo fajnych rzeczy. Od jutra zaczynam to, 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 to i to. Będę działał i będzie dobrze. I używasz coś pozytywnego, robisz coś pozytywnego, nie? W tym momencie tak nakręcasz się, ustalasz sobie taką dyscyplinę i mówisz, od jutra robię to, robię to, robię to, robię to, robię to. Robię to. I nakładasz sobie dużo rzeczy, żeby zrobić lepiej. I to jest pozytywne, nie? ale wykorzystujesz to pozytywne w taki sposób, żeby się sabotować. Czyli następnego dnia, następnego dnia, nie zrobisz tych rzeczy. Albo jak zrobisz je, to utrzymasz to jeden, dwa dni i odpadasz. Nakładasz sobie więcej rzeczy niż rzeczywiście jesteś w stanie unieść. To jest sabotaż i nie zauważasz tego. Ty jesteś w tym momencie, wierzysz, że dam radę, jutro zrobię to, to i to, to i to. I wierzysz w to. Ale to. To jest sabotaż. I nie zdajesz sobie z tego sprawy, twój mózg opisuje te rzeczy w taki sposób: a zrobię to, będzie fajnie, zrobi to i to i to i to. I to wszystko brzmi fajnie. Twój mózg cię oszukuje. Robi ci taką narrację, odgrywa ci takie, takie teksty, a zrobisz to i to i fajnie, 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 fajnie. To jest takie oszukiwanie siebie. Sabotujesz się, bo twój mózg wie, że nie dasz rady rzeczywiście emocjonalnie przeżyć wszystkie te rzeczy i nie będziesz mógł. Wysządiesz. I robi to twój mózg po to, żebyś jutro wstał, próbował zrobić wszystkie te rzeczy, nie zrobisz ich wszystkich i się rozczarujesz. Mimo to, że zrobisz, uwaga, mimo to, że zrobisz coś, zrobisz jakiś krok do przodu, nie? Powinieneś się czuć dobrze, że zrobiłeś jedną, chociaż nową rzecz następnego dnia. Powinieneś się czuć dobrze, ale nie. Twój mózg to opisał w taki sposób, przygotował cię w taki sposób, żebyś, mimo to, że zrobiłeś tą fajną rzecz, żebyś się czuł źle. Bo będziesz rozczarowany, że nie zrobiłeś wszystkich tych rzeczy. Będziesz rozczarowany sobą. To jest sabotaż. To jest bardzo znany sabotaż. Podam ci jeszcze bardziej takie subtelne formy sabotażu, które twój mózg używa, żeby cię cały czas sprowadzać w ten swój punkt, do którego jesteś przyzwyczajony. Ktoś ma bardzo fajny dzień, bardzo fajny tydzień. Wszystko idzie super. Wszystko jest fajnie. Ta osoba pewnego dnia po prostu dzwoni do jakiegoś znajomego. Wszystko jest fajnie, wszystko dobrze. Cieszysz się i dzwonisz do tej osoby. Dzwonisz do pewnej osoby, z którą wiesz w głębi, że dyskusja z tą osobą wprowadzić cię w jakiś negatywny stan. W głębi wiesz o tym, ale Twój mózg mówi, nie, będzie fajnie. Zazwę do tej osoby, będzie fajnie. I tak nie, nie bez sprawy, tak dzwonisz. I ta osoba zaczyna plotkować, mówić różne rzeczy tobie, ty wchodzisz w pewien stan i teraz zaliczyłeś to, tą negatywność. Zaliczyłeś tą negatywność. I to miało się stać. <zaliczy> Czasami sabotaż jest tak wielki, że możesz przyłapywać siebie tu, przyłapywać siebie tam przy sabotażu i być ostrożny, żeby się nie sabotować tu, nie sabotować tam, a sabotujesz się w jakiś inny sposób. Takie sabotaże będziesz przeżywał. Nawet cały rozwój, jak weźmiesz. Możesz ty, twój mózg może wykorzystać rozwój w negatywny sposób. Jak? Interesuje się rozwojem, nie? Uświadamiasz sobie nowe rzeczy, rozumiesz więcej i rozumiesz więcej, rozumiesz więcej, rozumiesz więcej. Intelektualnie czytasz, słuchasz, słuchasz rozumiesz więcej, wiesz, jak działa ta, ten związek na wysokim poziomie. Wiesz, jak wygląda zaawansowana miłość, wiesz, jak, się, jak funkcjonuje człowiek na zaawansowanym poziomie, wiesz, jak się zachowywać na zaawansowanym poziomie. Rozumiesz wszystkie te detale, rozumiesz to mentalnie, intelektualnie, rozumiesz to wszystko. I mentalnie znajdujesz się tam, w tych fantastycznych rzeczach, w tym fantastycznym związku. Już myślisz, że możesz te wielkie rzeczy i rozumiesz to wszystko, jesteś tam mentalnie. I życie sprowadza cię z powrotem do tego, gdzie naprawdę się znajdujesz. Emocjonalnie nie jesteś tam. Mentalnie jesteś 100 kroków do przodu, emocjonalnie jesteś 100 kroków do tyłu. Emocjonalnie nie jesteś w stanie przetworzyć tego jednego prostego problemu, który masz przed sobą. Masz do odegrania pewną kłótnię w swoim związku, masz do odegrania pewną trudną rozmowę, musisz wynegocjować coś, musisz dogadać się, spróbować się dogadać i to będzie trwało, i będziesz próbował się dogadać, i będziesz pracował nad tym związkiem, i będzie ciężko. I gdy to widzisz, gdzie się naprawdę znajdujesz, co musisz naprawdę zrobić, co masz przed sobą do zrobienia, w porównaniu do tego, gdzie ty się znajdujesz mentalnie w tym fantastycznym związku i w fantastycznych rzeczach, to wydaje się ekstremalnie negatywne. Ekstremalnie negatywne. Naoglądasz się wszystkich tych filmów. Fantastyczne to, fantastyczne to, można, można. Rozumiem, wiem, jak to działa. Wiem kompatybilność, wiem, jak się zachować w związku, żeby było idealnie. Wiem to wszystko, ale emocjonalnie nie jesteś tam, jesteś sto kroków do tyłu. Jeszcze nie przetworzyłeś tego problemu. Jeszcze nie. Wiesz, ile jeszcze musisz przeżyć? Wiesz, jaką karmę masz? Wiesz, ile musisz przeżyć? Jaką drogę, jakie ciężkości, jakie negatywne emocje, ile musisz jeszcze przeżyć, żeby dojść tam? Rzeczywiście, emocjonalnie, żeby być w tym miejscu, gdzie mentalnie już jesteś? Sporo! Możesz, wiesz co? Możesz wejść w pozytywność. Jak? Udawać. Możesz zacząć się śmiać. Śmiejesz się. Jest fajnie, jest fajnie. Ignorujesz wszystkie rzeczy, które się dzieją w Twoim życiu, ignorujesz się i uśmiechasz. I fizycznie tak może w pewnym sensie może trochę szczęścia czujesz, bo tak ignorujesz pewne rzeczy i się uśmiechasz. Ale nie jesteś tam emocjonalnie. Nie jesteś tam. To nie jest prawdziwe. To jest udawane. Mentalnie wiesz, jak się uśmiechać. Mentalnie wiesz, co sobie powiedzieć, żeby się czuć dobrze. Ale emocjonalnie nie jesteś tam. I wiele razy życie cię ściąga z powrotem do tego, gdzie się naprawdę znajdujesz, i mówi ci: Ej, ty, ty masz tutaj tą sprawę do załatwienia. To, ten krok tutaj musisz zrobić, który będzie wyczerpujący emocjonalnie. Ale ty co robisz? Patrzysz się na to i porównujesz to do tego, gdzie jesteś mentalnie, do wszystkich tych rzeczy, o których myślisz cały czas, że fantastyczny związek, fantastyczne to, zrobię to, wielkie te wielkie rzeczy, wysokie wibracje. Mentalnie ty jesteś w 5D, super miłość. Ale emocjonalnie nie jesteś tam. I przez to, że kontrastujesz to, gdzie naprawdę się znajdujesz, to, to brudne coś, co masz do zrobienia, z tym, gdzie mentalnie cały czas siedzisz, to tutaj wydaje się okropne. I nie chcesz się tym zająć nawet. I dla wielu ludzi takie październiki, jak ten ostatni teraz, pokazują to. Pokazują ci, ej, 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 ej. ej. Emocjonalnie jesteś słabszy. Mentalnie wiesz, co zrobić, wiesz, jak wszystko działa, ale nie. Emocjonalnie jesteś słabszy. Musisz popracować z pewnymi rzeczami. Musisz się zająć pewnymi innymi rzeczami. Bo nie jesteś w stanie kochać tak, jak myślisz, że możesz. Ty chcesz kochać w pewien sposób. Ty rozumiesz intelektualnie, jak powinno się kochać na zaawansowanym poziomie. Ale jak przychodzi co do czego, to nie możesz wygenerować prawdziwej tej miłości. Nie wychodzi ci naturalnie. Udajesz to, bo nie jesteś tam emocjonalnie. Mogę ci powiedzieć, wiesz co człowieku, jak poznajesz nową osobę i widzisz, że ta osoba mówi ci same negatywne rzeczy o swoim byłym, to jest czerwone światełko. Bądź ostrożny. Jeżeli poznajesz osobę i ta osoba cały czas ma ludzi na swojego byłego albo na swoją byłą, cały czas mówi, że to jego wina, że to że ta osoba mnie zniszczyła i zrobiła mi to i zrobiła mi tamto. Gdy widzisz to, to zrozum, ta osoba przeniesie to samo na ciebie. Tak samo będzie w pewnym momencie mówiła o tobie, że to twoja wina, że to ty, że to ty, że to ty, że to ty. Ta osoba nie bierze odpowiedzialności. I ty to słyszysz, i mówisz. A rozumiem intelektualnie, że to jest wyższy poziom, jak jesteś w stanie powiedzieć o swoim byłym, nawet jak cię skrzywdził, że to była spoko osoba, przeżyłem to, co musiałem przeżyć. Rozumiesz to intelektualnie, że jak powiesz te rzeczy, to, to jest takie lepsze, to są wyższe wibracje. I robisz to. I może poznajesz pewną osobę i sam robisz to. Mówisz o swoim byłym, o swojej byłej, mówisz pozytywne rzeczy, bo wiesz, że to są dobre wibracje, nie? Ale wewnątrz nie czujesz tego. Czujesz żal może do byłej albo do, do byłego. Nie jesteś tam rzeczywiście emocjonalnie. Chodzi o to, żebyś tam był. I październik. I takie miesiące jak październik. Takie momenty pokazują ci: Ej, ty jesteś tu. Zostaw tu 5D. Wiesz, ile musisz jeszcze przeżyć, żeby dojść tam? Tych, przez to, że intelektualnie tam jesteś, to myślisz, że możesz to tam być. Nie. Emocjonalnie musisz przejść przez pewną drogę. Sabotaż będzie. I to jest część Twojej drogi. Będziesz się sabotował, i sabotujesz się wiele razy. Sabotujesz się wiele razy. Będziesz się sabotował i popatrz, będziesz ostrożny na sabotaż. Wyłapiesz siebie w tym momencie, gdzie o, tutaj się sabotuje, będzie ostrożny na to. I rzeczywiście chronisz się przed tym swoim sabotażem. I chroniąc się przed tym sabotażem, sabotujesz się w jakiś inny sposób, i nawet o tym nie wiesz. W sensie, na dłuższą metę teraz się sabotujesz. W sensie, twoje, twoja ostrożność, żeby się nie sabotować, ta ostrożność to jest kolejnym sabotażem. Po prostu tego jeszcze nie widzisz. To wyjdzie później. Jak wszystkie te decyzje, które podjąłeś, były po to, żeby się sabotować. Ten sufit jest bardzo trudny, żeby wyjść z niego. W wszystko będzie Cię sabotowało. Sam twój mózg będzie cię sabotował. Chodzi o to, żebyś po prostu się starał. I twoja droga będzie taka, że się sabotujesz. I będzie źle, i pojawią się pewne rzeczy. Chodzi o to, żeby się starać. Bo podniesiesz się trochę spadniesz, podniesiesz się trochę spadniesz, podniesiesz się na trochę dłużej. Tak to wygląda. I to trwa. To trwa. Jeszcze raz, to trwa. Zostaw to, gdzie jesteś mentalnie. Zostaw to na chwilę. Nie musisz być sto kroków do przodu. Życie październik, takie momenty pokazują ci: Ej, jesteś słaby emocjonalnie, musisz przerobić pewne rzeczy. <gry> musisz się teraz pokłócić z tą osobą będzie trochę negatywnie. Jak nie będziesz myślał o tym fantastycznym związku, o tych fantastycznych wielkich rzeczach, do których nie możesz dojść teraz, nie jesteś nawet blisko, to zaakceptujesz to, że OK, masz ten, takie wyzwania tutaj. Zajmiesz się nimi, popracujesz z tym związkiem, popracujesz z tym, popracujesz z tym. I możesz enjoyować też swoje życie. Samo to, że myślisz o tych fantastycznych rzeczach za bardzo, cały dzień, mentalnie jesteś 100 kroków do przodu, to powoduje ci więcej nieszczęścia. <grym> Owszem, jeżeli jesteś w związku, w którym ta osoba cię przezywa, traktuje cię okropnie. Mówić ci okropne rzeczy, cały czas sprawia, że się czujesz, cały czas negatywnie i źle, i źle, i źle, to twoje wyzwanie tutaj nie będzie praca nad tym związkiem, twoje wyzwanie tutaj będzie takie: jak się wycofać, jak wyjść z tego związku. I pewni ludzie zauważą, że to jest dla nich najtrudniejsze: jak zerwać, jak wyjść z tego związku. To jest największe wyzwanie dla mnie tutaj, bo coś mnie trzyma tutaj, nawet jakieś źle trzyma mnie. I twoje wyzwanie jest. Jak znaleźć sposób, żeby się powoli wycofywać? I to wiele razy będzie trwało. Nie będziesz w stanie się wycofać od razu, nie będziesz w stanie załatwić tą sprawę, nie będziesz w stanie odegrać tą kłótnię i rozwiązać ten problem. Wiele razy to będzie trwało, bo masz ten sufit i to Twoje przebijanie się przez ten sufit będzie trwało. Kończymy ten film. Na koniec dam jeden przykład, żebyś to zrozumiał, żeby przybić to. Pewien mężczyzna napisał mi maila. Powiedział mi: Uświadomiłem sobie. <noise> Zrozumiałem. Mam ekstremalny strach przed odrzuceniem. Boję się odrzucenia panicznie. Przeraża mnie odrzucenie. I wiesz, co to, po co to powoduje? To powoduje, że w związkach. <noise> Nie mam granic osobistych, zgadzam się na wszystko. Jak rzeczy mi się nie podobają, jak coś mi nie pasuje, to nie mówię tego, bo boję się, że stracę tą bliskość. Boję się, że ta osoba się wycofa i się zdenerwuje. A jak się zdenerwuje, to może się wycofać i stracę tą osobę. Jak się skrzywi na mnie, jak się trochę zdenerwuje ta osoba, to stracę ją. Tak bardzo boję się tego wycofania się, tego odrzucenia, tego, że stracę tą bliskość, że się zgadzam na wszystko. Pozwalam ludziom burzyć moje granice. Daje się wykorzystywać. Wchodzę w związki za każdym razem to samo i ocknąłem się. Rozumiem, mam dość, nie mogę tego wytrzymać. To, że się zgadzam na wszystko, to, że nie mam granic, to, że tłumię rzeczy w sobie i nie mówię ich, mimo to, że chciałbym, niszczy mnie i niszczy moje związki. Paradoksalnie, to, że ja próbuję być miły i zgadzać się na wszystko, żeby nie stracić tej bliskości, to powoduje, że długoterminowo tracę tę bliskość. Muszę coś zrobić, Gracian, pomóż mi, co mogę zrobić? I teraz wszystko to, co mówiłem w filmie, przełożę to na odpowiedź. Odpowiem tej osobie, która napisała tego maila w taki sposób: Jesteś słaby emocjonalnie. Nie jesteś w stanie wytrzymać tego odrzucenia. Nie jesteś w, ta nie, nie, nie jesteś w stanie, tak. Masz taką mocną traumę, że to odrzucenie jest coś, co nie możesz podnieść. Tak, jakby nie możesz poczuć. Tak bardzo intensywny to jest, że nie możesz tego unieść. Tu się znajdujesz. Tu się znajdujesz naprawdę. Zostaw te idealne związki. Zostaw to, że. A, znajdę kogoś idealnego. Zostaw to. Popracuj nad tym związkiem teraz. Jeżeli ta osoba nie jest okropna dla ciebie, to popracuj nad tym związkiem. To będzie trwało. <trych> Ten schemat. Ten schemat, w którym jesteś, to, że będziesz pozwalał na to, żeby przekraczali Twoje granice, to, że nie będziesz mówił, że coś ci nie pasuje, to, że nie będziesz wystawiał tych granic, to, że będziesz się bał utraty tej bliskości, będziesz robił rzeczy niefajne, żeby nie stracić tej bliskości. Zrozum to, że to będzie trwało jeszcze może lata. Nie możesz przeskoczyć z tego miejsca od razu tam. Nie możesz rozwiązać tego po prostu tako. Zrozum to, że to będzie trwało. Zostaw te idealne związki. Zostaw ten rozwój, te, 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 te 100 kroków do przodu. Gdzie mentalnie siedzisz i myślisz sobie o idealny związek, ja będę idealny w takim sposób. Zostaw to! Ty jesteś tu naprawdę. Jesteś słaby emocjonalnie. Będziesz chodził na siłkę i wzmacniał się. Powoli to będzie trwało. Wyobraź sobie, że jest osoba otyła, nie? Jest osoba otyła. I Wyraży to, co mówiłem na początku filmu. Pewni ludzie muszą doświadczyć jakąś chorobę. Musi ciało zacząć się rozkładać, psuć problemy zdrowotne problemy z kolanami, z plecami cholesterol, serce. Pewni ludzie muszą doświadczyć taką presję, żeby <klucz> powiedzieć: ej, 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 ja muszę zadbać, mam. Nadwagę, mam za dużo wagi, muszę coś zrobić, muszę poćwiczyć, zjeść lepiej. Potrzebują tą chorobę, potrzebują to uderzenie, żeby się ocknąć. I taka osoba, jak zrozumie, że hej, ja mam dużo nadwagi i muszę schudnąć, i chcę być zdrowszy, i lżejszy i czuć się lepiej. Taka osoba włoży ogrom pracy i wiesz co będzie? Za tydzień popatrzy się w lustro i będzie taka sama. To będzie trwało. Jeżeli pewien człowiek ma nadwagę, i to jest powiązane z emocjami, z traumami, jest to przyczepione, ta nadwaga jest przyczepiona do tożsamości. Taka osoba widzi siebie tylko z taką nadwagą, tak, tak, tak postrzega siebie, że ja jestem tą osobą. Tą, tą osobą zawsze byłam, byłem albo byłam z nadwagą i to, to, to jest częścią mojej tożsamości. Jeżeli dużo emocjonalnych rzeczy są powiązanych, to taka osoba będzie jej bardzo trudno schudnąć. To nie będzie takie proste, że powiesz, ej, weź się w garść i ćwicz i jedz mniej i schudniesz. Nie. Nie. Ciało znajduje sposoby, żeby sabotować. Na przykład, ktoś ci powie, ej, masz dużo nadwagi. Po prostu jedz mniej. Jedz połowę kalorii. Połowę z tego, co jesz teraz. I schudniesz, to jest fizyka, nie? Będziesz ja mniej, to schudniesz. Brzmi to logicznie, nie? I taka osoba, która ma taki sufit, tak, tak, to jest emocjonalne, to jest traumy, i dużo się tam dzieje z, z tą wagą, tak ciało, ciało i psychika nie chce, nie chce stracić tej wagi. To taka osoba zacznie jeść mniej. Zacznie jeść mniej, nie? I powiesz, no to fizyka, schudnie. Wiesz, co zrobi organizm? Sabotuje w taki sposób. A mamy dużo mniej kalorii teraz, ok, to ile musimy obniżyć metabolizm, żeby te kalorie wystarczały na to, żeby utrzymać tą samą wagę? I wiele razy organizm robi coś takiego: obniża metabolizm. Ty zaczynasz jeść mniej i mówisz schudne, ale Twoje ciało obniża wszystko. Wszystkie systemy obniżają się. Wszystko działa wolniej, wolniej, w mniej energii. Się aktywuje, mniej, mniej spalania, wszystko wolniej chodzi. I taka osoba czuje się jeszcze gorzej, bo ciało hamuje produkowanie energii, hamuje energię, spowalnia metabolizm i człowiek czuje się taki wolniejszy, taki słabszy, bo ciało tak jakby nie chce wydawać energii. Czuje się człowiek słabszy, wolniejszy, wszystko działa wolniej, mózg działa wolniej, ale je mniej, ale przez to, że ciało funkcjonuje wolniej, to nie chudnie. Bo ta mniejsza ilość kalorii wystarczy, żeby utrzymać tą wagę, jeżeli ciało funkcjonuje tak wolno. Więc taka osoba, co musi zrobić, <grystanie> będzie uzależniona od ćwiczeń, od diety do końca życia, prawdopodobnie, albo przez wiele lat. To nie będzie sprawa do załatwienia. Taka osoba, jak będzie pociśnięta mocno, to wiesz co będzie musiała zrobić? Będzie musiała zaktywować treningi i po prostu żyć w taki sposób. To jest Twój nowy tryb życia. Będziesz ćwiczył, będziesz się tym zajmował. Pewną część życia przeznaczysz na to: na dbanie o dietę, na edytowanie tej diety, szukanie różnych odpowiednich rozwiązań. To będzie częścią Twojego życia. To będzie trwało. I stracisz trochę wagi, nabierzesz się znowu, jakiś sabotaż się pojawi, to będzie trwało. To będzie trwało. Wyobraź sobie, że zaczynasz ćwiczyć, mija miesiąc, wykonałeś dużo treningów, zmieniłeś dietę i się zmęczyłeś trochę i patrzysz w lustro i wyglądasz mniej więcej tak samo. Chodzi o to, że to będzie trwało. Tu się znajdujesz. Tu się znajdujesz naprawdę. Nie będziesz tam pięknie, wszystko fantastycznie. Tu się znajdujesz naprawdę. Będzie to trwało. Tak samo ty. Mówię do tej osoby, która napisała mi maila, że boi się odrzucenia. I w związku nie mówi, że coś nie pasuje, nie stawia granic, zgadza się na wszystko. Jeżeli masz tak, to będziesz trenował od dzisiaj, codziennie, przez wiele lat. Ten schemat będzie trwał. I będziesz robił dużo rzeczy, żeby to zmienić, i nadal nie będzie się zmieniało. Tak szybko. Chodzi o to, żebyś to przełknął, że to będzie trwało. To będzie twój nowy tryb życia. Jak będzie wyglądał twój nowy tryb życia? Jak będzie wyglądał twój trening? Jesteś tym mężczyzną, nie? Boisz się tego uczucia odrzucenia. Przeraża cię. Jesteś w związku. Jak wygląda twój trening? Tak. Dzisiaj, przez jedną minutę podejdziesz do swojej kobiety w pewnym momencie i powiesz jej Zbierzesz siłę w sobie i powiesz, wiesz co, to mi nie pasuje za bardzo, jak to robisz. I to cię wystraszy bardzo. To, że to powiedziałeś, to, to jest twój trening. I ona popatrzy na ciebie i powie ci, co ty powiedziałeś? Że coś ci nie pasuje? Nagle wyskakujesz mi z czymś takim? Może nie powie tak, ale odczujesz taką energię, nie? Że tak, co ty powiedziałeś? I tak może się poirytować twoja kobieta, bo nie jest przyzwyczajona do tego, że coś ci nie pasuje. I w tym momencie, gdy to zobaczysz, to przerazi Cię jeszcze bardziej i się wycofasz. Czyli powiesz, a, nie jest aż tak źle, tak. trochę mi nie pasuje, ale mogę to zaakceptować, nie przejmuj się tym. I wycofałeś się. I nic się nie zmieniło. Nadal dajesz się wykorzystywać, nadal jesteś w takim samym stanie. Ale co zrobiłeś? Wsadziłeś wodę, wodę, nogę, chociaż trochę w tą lodowatą wodę odrzucenia. Na chwilę. To jest twój trening. Taki ciężar możesz unieść. To są małe ciężarki, bo jesteś słaby. Nie będziesz zgrywał bohatera i podnosił wielkie ciężary i nie ma nic w tym złego. Jak znajdujesz się w pewnym stanie, gdzie masz traumę, jesteś słaby emocjonalnie, to nie, nie ma tam niskich wibracji. Zrozum to dobrze, nie ma tam niskich wibracji. Nie musisz się oceniać jakoś negatywnie, że o nie, tu jesteś, tak jak dziecko, jest słabsze, nie rozumie pewnych rzeczy, to nie jest złe. Bo po prostu uczysz się i wzmacnia się. Tak samo ty w stosunku do uczucia wrzucenia jesteś bardzo słaby. To będziesz podnosił ciężarki małe i będziesz się wzmacniał i tyle. Nie ma nic w tym złego. To, że się starasz i dobrowolnie wchodzisz w to miejsce treningu i podnosisz ten mały ciężarek na chwilę, to jest nie, nie złe wibracje, tylko bardzo, bardzo dobre. Zostaw ten idealny związek. Tutaj ty masz te małe ciężarki. I będziesz tak robił codziennie. Będzie to częścią Twojego życia. Będziesz wsadzał tą nogę w tą lodowatą wodę odrzucenia, i będziesz sam dobrowolnie kontaktował się z tym uczuciem odrzucenia. I to będzie Twoje życie. To będzie Twój trening. I zobacz, że to nie jest aż tak trudne. Minuta. Następnego dnia znowu powiesz, wystawisz granicę tej swojej kobiecie. Na chwilę. Wycofasz się znowu. I zacznij się przyzwyczajać do tego, że wystawiasz granicę i się wycofujesz. Zacznij się przyzwyczaić do tego, że powiesz, wiesz co, to mi nie pasuje. I ona powie ci, ej, 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 a mi też nie pasuje. Okej, okay, dobra. I później znowu, i później znowu, i później znowu. Zobaczy, że z czasem będzie łatwiejsze. To jest twoja siła, to jest twój trening. Zostaw te idealne rzeczy tutaj. Nawet możesz się cieszyć, że masz tutaj pewne zadanie i będziesz się wzmacniał. Tyle. Nie musisz tworzyć idealnego związku od razu. Nie jesteś tam. Masz długą drogę jeszcze. Jeszcze się sabotujesz. Jeszcze, jeszcze pozwolisz, żeby cię wykorzystali. Jeszcze się zgodzisz na to, czy na co nie chciałeś się zgodzić. To się stanie. Przygotuj się na to. To się stanie. To jest częścią drogi. Chodzi o to, żebyś się starał. Podnosił te małe ciężarki. I codziennie albo co dwa dni odkrywał jakąś dyskusję z tą swoją kobietą. Wiesz co? Wolałbym, żebyś tego nie robił, bardzo mi to nie pasuje. Zobaczysz, że jak będziesz to robił i będziesz się wycofywał, Toż czasem będzie ci łatwiej to powiedzieć i na dłużej będziesz dyskutował. Po miesiącu, po dwóch miesiącach, może powiesz: Wiesz, co to mi nie pasuje? I kobieta ci powie: Co ty powiedziałeś? Ty powiesz: No tak, nie pasuje mi z tego i tego i tego powodu. I będziesz w stanie wytrzymać pewną dyskusję, gdzie ona jest poirytowana, trochę zdenerwowana, trochę wycofuje się i widzisz, że ją tracisz, ale jesteś przyzwyczajony i możesz w tym wytrwać trochę dłużej. I może coś wynegocjujesz w trakcie tej dyskusji. Albo za 2-3 miesiące, przez to, że jesteś przyzwyczajony do wchodzenia do tej lodowatej wody odrzucenia sam dobrowolnie, to jest klucz, robisz to dobrowolnie. Przez to, że jesteś przyzwyczajony, to wejdziesz pewnego dnia do tej lodowatej wody odrzucenia i powiesz swojej kobiecie: Wiesz co, zrobimy to po mojemu tym razem, wiesz? I przez to, że tego dnia miałeś jakiś taki. Fajny humor, fajną energię, to te Twoje granice, które wystawiłeś, to co powiedziałeś, to, że postawiłeś na swoje, jakoś tak zadziałało tym razem. Powiedziałeś to, było trochę mniej strachu, bo jesteś przyzwyczajony, i jakoś ona się zgodziła. I nagle jest przełom. Powoli zaczynasz łapać. A, okej, okay. jak jestem w takim humorze, dzisiaj z takiej perspektywy znowu wystawiłem te granice i zadziałały. Okej, okay, teraz jak mogę to otworzyć znowu. I to jest cała twoja droga, będziesz się tego uczył. Znowu się cofniesz, znowu coś źle zrobisz, nie wyjdzie ci. I znowu ten sufit. Ty masz taki sufit, że jesteś przerażony tego odrzucenia. Będzie ci bardzo trudno się przebić. Będziesz się po prostu starał, trenował, wzmacniał się małymi ciężarkami. I z latami będzie coraz lepiej i lepiej. Chodzi o to, żebyś popatrzył się na to realnie, realnie. Wiele ludzi patrzy się od razu na ten idealny związek. Chcą szukać na zewnątrz. Znajdę tą idealną osobę. Jak ty chcesz znaleźć tą idealną osobę, jak ty masz pewien wzór, masz pewne schematy, twój mózg cię oszukuje, że nawet jak wejdziesz i będziesz miał ten idealny związek i będziesz miał fajną osobę, to twój mózg będzie robił wszystko w taki sposób, żeby było źle. Widziałeś czasami bogatych ludzi. Bogaci ludzie osiągnęli jakiś poziom wysoki finansowy i nie mają wymówki. Tak nie, mogą, nie mogą się czuć negatywnie, bo mają to, mają to, mają, mają ubezpieczenie takie, mają do, dobre zdrowie, mają dostęp do fajnego jedzenia, mają dostęp do fajnych warunków, mają bezpieczeństwo i nie, nie mają o co marudzić. Ale ten schemat ich jest. I ci ludzie nie mają teraz wymówek, i muszą sobie poradzić z tym schematem. Bo wewnątrz jest takie uczucie, że coś jest źle i nie wiem co. Bo to jest w tobie. I ty w tym związku, jak będziesz pracował z tym uczuciem odrzucenia, to będziesz pracował z tą swoją kobietą, będziesz wystawiał granicę, wycofywał się, wystawiał granicę, wycofywał się. Mówił, że coś ci nie pasuje, ona powie ci coś negatywnego, zdenerwuje się i się wycofasz. Będziesz to robił. I będzie to wyglądało tak, że pracujesz nad związkiem. A wiesz, nad czym pracujesz naprawdę? Nad swoim związkiem z uczuciem odrzucenia. Praktycznie nad swoim związkiem ze samym sobą. Bo to uczucie odrzucenia to jest część ciebie, która czuje to bardzo intensywnie, bo doświadczyłeś kiedyś coś takiego. I ta część Ciebie jest odłączona, bo trudno było żyć z tym, więc odłączona jest gdzieś pod świadomość nie? i ona jest w tobie. Ty ulepszasz związek z tym uczuciem odrzucenia. Jak się ulepsza związki? Jakikolwiek związek. Zadam Ci pytanie, jak możesz ulepszyć jakikolwiek związek? Z psem, z kotem, z człowiekiem, z rzeczą? Jak? Spędzać więcej czasu z tym, rozmawiać dłużej, wchodzić w dłuższe interakcje. Tak się wzmacnia i ulepsza związek. Jak spędzisz więcej czasu, jak poznasz, popatrzysz z różnych perspektyw, jak wiele dni pod rząd patrzysz się na pewną osobę i Pewnego dnia masz inny humor, innego dnia masz inny humor, i patrzysz na tą osobę z takiego humoru, z takiego humoru, z takiej perspektywy, z takiej perspektywy, i rozumiesz tak szerzej tą osobę. Poznajesz ją. Tak samo z tym uczuciem odrzucenia. Ty codziennie będziesz trenował minutę, będziesz wsadał tą nogę w to, w to uczucie odrzucenia, i nie bój się, że nie możesz podnieść wielkiego ciężaru. Wycofaj się. Wsadzasz tą nogę w tą lodowaną wotę odrzucenia i poznajesz ją. Każdego dnia będziesz miał inny humor, inny nastrój, inne myślenie, inną perspektywę i każdego dnia będziesz się patrzył na to uczucie odżyczenia trochę inaczej, z tej strony, z tej strony. Będziesz poznawał to. Tyle. Bo się rozpędziłem i zaczynam się powtarzać. Mam nadzieję, że film jest pomocny. Jeżeli tak, zostaw lajka. Jeżeli interesuje Cię kanał i tematyka, to możesz subskrybować. Widzimy się następnym razem.